Postaw na nogi swój kanał YouTube'owy, ale zrób to lepiej ode mnie. Jestem podobno najstarszym polskim YouTuberem. Ktoś mnie tak nazwał, myślę, że nie z powodu moich siwych włosów, ale z powodu tego, że od 7 lat regularnie, tydzień w tydzień, jestem obecny na YouTubie. Jest taka okazja, żeby podzielić się z tobą refleksjami, co moim zdaniem przez te 7 lat robiłem dobrze i warto, żebyś robiła tak samo dobrze, co przez ten czas mógłbym robić lepiej i warto, żebyś się uczył z mojej nauczki oraz co tak naprawdę jest tak 50-50. Mam 7 takich rad. 3 na plus, 3 do poprawy, jedna tak na dobre babka wróżyła. No to posłuchaj. Pierwsza rzecz, którą moim zdaniem świetnie robię i warto iść tym tropem, to jest regularność. Tydzień w tydzień rzucam na YouTube'a materiały. Jak ostatnio byłem na szkoleniu, gdzie trener opowiadał o tym, co zrobić, żeby twój kanał YouTube'owy miał ręce i nogi, to mówi przede wszystkim regularność. Podejmij decyzję, jak często publikujesz i publikuj. Co najmniej raz w tygodniu. Ja do tej pory publikowałem raz w tygodniu, być może zacznę nieco częściej, natomiast podobno przynajmniej raz w tygodniu jest taka dobra regularność. Także to, co ci radzę, to, co widzę, że przynosi owoce z mojej roboty, regularność. Regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, nowy materiał na YouTubie. Druga sprawa, która też moim zdaniem jest ważna i też warto ją dalej robić, to jest skupienie się na pytaniu, na problemie widza. Ja widzę sporo YouTuberów, którzy cieszą się życiem i chwalą się. Ja mam fajny samochód z wypożyczalni, jestem na fajnej drodze, jest w ogóle świetny dzień, jestem szczęśliwy. Też lubię oglądać szczęśliwych ludzi, ale jestem przekonany, że na YouTubie jesteśmy głównie po to, żeby szukać odpowiedzi na pytania, na problemy, które mamy. Jak coś naprawić, jak coś zrobić, jak coś załatwić. Ja się staram zastanawiać. Jaki problem ma widz, który będzie oglądał mój filmik i wtedy go nagrywam. Także myślę, że ta dobra rzecz, którą warto robić, warto iść moim tropem, to skupienie się na problemie, który rozwiązuje dla mojego widza. To była ta druga rada. To był ten drugi plus, na którym warto budować. Trzecia rada, trzecia się dobra rzecz, którą robię, to jest baza mailingowa. Ja mam bazę mailingową, mam około 1000 takich wiernych sympatyków, subskrybentów w bazie mailingowej. Oni dostają mój newsletter i z tego newslettera, z tych felietonów są też linki do filmów na YouTubie. Okazuje się, że to jest dobre dla YouTuba. Dobre jest, żeby generować na kanale YouTubowym oglądalność spoza YouTuba. Bo to uwiarygadnia to, że są też miejsca poza YouTubem, które odnoszą, które kierują tutaj do twojego kanału YouTubowego. Także baza mailingowa, baza poza YouTubem też jest dobrym patentem na to, żeby wzmocnić swój kanał YouTube'owy. Ale nie wszystko robiłem i nie wszystko robię dobrze. I warto o tym powiedzieć. Warto, żebyś szybciej osiągnęła sukces na YouTubie, właśnie nie popełniając błędów, które ja popełniłem. Pierwsza sprawa to długość filmików. Przez lata robiłem jednominutówki. Masz powiedzieć, super, nie? Fajna jednominutówka, szybciutko można dojść do konkluzji. To prawda. Natomiast zupełnie niedawno się dowiedziałem, że tym idealnym formatem, idealną długością dla YouTube'a to jest 6-7 minut, a na pewno poniżej 10 minut. Ewentualnie jakieś takie rozmowy eksperckie 20-30-minutowe mogą ujść. Natomiast u mnie to były tak, albo jednominutówki, albo jakiś materiał godzinny, prawie że godzinny. No i to jest do poprawy. Ja w tej chwili się skupiam na materiałach, które są materiałami właśnie poniżej 10 minut. Ten, który właśnie w tej chwili oglądasz, też do tego typu materiał, także to jest ewidentnie do poprawy. Długość materiałów na YouTubie 6, 7, 8, 10 minut, nie? A nie jednominutówka albo godzinówka. Kolejną lekcją, którą wyniosłem i coś, co mam do poprawy, to jest, przyznam się, traktowanie YouTube'a na serio. Ja nie traktowałem YouTube'a na serio. Ja uważałem, że jest to darmowa serwerownia. Wrzucałem filmiki na YouTube'a, oglądali je ludzie, którzy dostawali linki w moich materiałach wysłanych mailem. Nie. YouTube to jest medium społecznościowe i to wymaga naszego nastawienia, tak jak ma nastawienie do mediów społecznościowych. Trzeba nim zarządzać, trzeba się tym zajmować, trzeba myśleć o tym jak o medium, a nie jak o serwerze. I z tego też wynika kolejna lekcja, traktowanie poważnie całej technologii YouTube'owej, w sensie pozycjonowania. Miniaturki,
opisy, tytuły, tagi, to wszystko ma ogromny wpływ na to, że kanał YouTube'owy odnosi sukces, lub tego sukcesu nie odnosi. No to trochę tak, jak idziesz do biblioteki i chcesz znaleźć książkę w dziale, który cię interesuje. Oglądasz okładki i trafiasz na okładkę, gdzie opis jest najbardziej adekwatny do tego, co jest w książce i do tego, czego ty potrzebujesz. Tak samo na YouTubie. Miniaturka, opis, tytuł. To wszystko ma mówić o tym, co jest w twoim filmie, żeby widz, który ma jakiś problem, którego szuka rozwiązania, żeby znalazł właśnie w tym, jak to jest opisane. To były te trzy sprawy do poprawy. Jest też taka jedna, która jest tak 50-50. No, nazwałem ją kwestia społeczności. Społeczność YouTube'owa. Subskrybenci, widzowie, to jest moja społeczność. Oni wymagają uwagi, troski, zadbania, dialogu, udziału w komentarzach. No i z jednej strony mam tą społeczność YouTube'ową, kieruję do nich komunikat, ale dopiero niedawno stwierdziłem, że muszę poważnie o nich zadbać. Poważnie zadbać o dyskusję, o komentarze, o odpowiadanie na te zapytania, na te głosy, które padają pod moimi filmami YouTube'owymi. Także tą siódmą radą jest rada dbać o twoją społeczność, o twoje grono YouTube'owe. I to były te lekcje, te nauczki, te siedem rad, które wypływają z tych 7 lat mojego kanału YouTube'owego. Czyli czas na podsumowanie. Podsumowanie tego, co ci radzę, co możesz zrobić, żeby twój kanał YouTube'owy stał mocno na nogach, żeby sukces twojego kanału YouTube'owego był może szybszy i mądrzejszy niż to, co mnie się udało osiągnąć. Czyli podsumujmy. Po pierwsze, publikuj regularnie. Twórz content, twórz materiały tak często, jak to możliwe, ale ważna jest regularność, co najmniej raz w tygodniu. Skup się na problemie twojego widza. Zastanów się, jakie pytanie, jaki problem ma twój widz i znajdź odpowiedź na ten problem. Zbuduj sobie zewnętrzną bazę mailingową. Niech twoi odbiorcy, niech twoi sympatycy będą w twojej bazie, miej do nich dostęp poza platformą społecznościową. Dbaj o to, żeby twoje materiały miały odpowiednią długość. Najlepiej, żeby te materiały wideo były poniżej 10 minut, ale też niezbyt krótkie. Traktuj platformę społecznościową na serio. Pomyśl o tym, jak o miejscu, o które trzeba zadbać, ogródek, który trzeba oprawiać, a nie tylko jakąś darmową serwerownię, gdzie swoje materiały wrzucasz. Zwróć uwagę na technikalia, zwróć uwagę na pozycjonowanie, te miniaturki, opisy, okładki i tak dalej. No i traktuj z sercem i poważnie społeczność. Społeczność twoich widzów, społeczność, która cię obserwuje, która cię śledzi. Mam nadzieję, że to będzie dla ciebie przydatne. Mam nadzieję, że dzięki temu twój kanał, twoja społeczność będzie rozkwitać. Jeżeli ten materiał był dla ciebie przydatny, to może go komuś podeślij, komuś się może przydać. Jeżeli widzisz, że jest to wartościowe, też udziel mi informacji zwrotnej. Łapka w górę jest zawsze mile widziana. A także subskrypcja mojego kanału na YouTubie jest dobrym pomysłem, bo regularnie będziesz dostawać takie albo podobne materiały. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.